masło jest to produkt, który może być wyprodukowany ze śmietanki bądź śmietany. Śmietanka jest słodka, natomiast śmietana jest produktem już ukwaszonym. Jednak w Polsce najczęściej produkujemy masło ze śmietanki. Śmietankę uzyskujemy w procesie wirowania. Tak uzyskaną śmietankę poddajemy procesowi pasteryzacji. Śmietankę po pasteryzacji chłodzimy do temperatury około 8 do 12 stopni Celsjusza i przechowujemy aż do momentu zmaślania. Proces zmaślania przeprowadzany jest w maślnicy. W wyniku szybkich jej obrotów powstaje ziarno, które następnie jest wygniatane w jednolitą bryłę masła. W procesie zmaślania oprócz masła powstaje również maślanka, która jest wykorzystywana do produkcji innych produktów mleczarskich, a także w innych gałęziach przemysłu spożywczego. Dodaje się ją na przykład do produkcji lodów czy też czekolad.